W studiu w Gdańsku jest nasz gość, Jarosław Wałęsa, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, kłaniamy się. W Sopocie, dzień dobry. A w Sopocie, no pięknie. Ale nie o Molo, nie o Gdańsku, nie o Gdyni, tylko o tym, a właściwie trochę na początek o Gdańsku rzeczywiście. Czy będzie pan kandydował na prezydenta tego pięknego miasta? Panie redaktorze... Ja składałem swoją deklarację już jakiś czas temu, zna pan ją bardzo dobrze, i w tej chwili czekam na decyzję zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Oni A... decydowali o naszych kandydatach. Nie czeka pan z założonymi rękoma, bo wypuścił pan, wyemitował spot, który Mój Gdańsk, Moja Europa, tak się nazywa, można go zobaczyć na wideo. To jest taka reklamówka z pana udziałem. Takich spotów na tym profilu służbowym na Facebooku mam kilka, także ja tego, do tego nie przykładam takiej wartości, ponieważ spot mówi o czymś innym, nie o moim kandydowaniu, tylko o, o tym, jak zmienił się Gdańsk, między innymi dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. A może jednak dzięki prezydenturze Pawła Adamowicza? Może pan po prostu robi niechcący kampanię reklamową Pawłowi Adamowiczowi, a nie sobie? Paweł Adamowicz jest zasłużonym prezydentem Gdańska, wieloletnim zasłużonym samorządowcem, i na pewno to jak zmienił się Gdańsk, to też jego zasługa. A jeśli on będzie kandydował, to co, wystartuje pan przeciwko niemu? Tak Takie nie w tej chwili nie ma sensu, bo po pierwsze, ja muszę czekać na decyzję zarządu krajowego. Czekam bez emocji i przyjmę każdą decyzję. Postaram, postaram się profesjonalnie. A jeśli chodzi o Pawała Domowicza, no, żyjemy w wolnym kraju i każdy może wystartować w wyborach samorządowych z własnego komitetu. I jeżeli Paweł Domowicz tak zdecyduje, no to ma do tego wszelkie prawo. Panie pośle, wróćmy na chwilę do tego spotu, bo politycy platformy mówią na przykład teraz, że te billboardy, które się pojawiły dotyczące sądów, to tak naprawdę jest kampania Prawa i Sprawiedliwości, jest to finansowanie polityki z nie legalnego źródła. A czymże innym niż no, promowaniem pana jest spot, który sfinansowała Europejska Partia Ludowa za pieniądze z Brukseli? No, różnica jest taka, że mm, PiS promuje się na, dzięki e, fundacji, którą założyli e, i te finansowanie, te przepływy są co najmniej niejasne, bo finansowanie Ach. powinno być e, bezpośrednio z, z funduszy danej partii politycznej. Ale Europejska Partia e, Ludowa spoty... nie finansuje te, 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 kampanii te, te... samorządowych. Te, te spoty były finansowane rzeczywiście z funduszy Europejskiej Partii Ludowej, ale to każdy europoseł, ma jakiś budżet na, na promocję i może wykorzystywać to w sposób. Ale, ale nie na swoją kampanię wyborczą. Ale, panie redaktorze, to nie jest kampania wyborcza. Czy ja tam jednym słowem powiedziałem cokolwiek o, o wyborach samorządowych? Ech, i o przechadza, się, skęczek... przechadza, się, przechadza się Jarosław Wałęsa i pokazuje, jaki fajny jest Gdańsk. Jak pan myśli? No pewnie, Mówi o, Mówimy o Jarosławie Wałęsie, który chce być prezydentem miasta. To co to jest, jak nie kampania wyborcza? Przepraszam. przewodnik. No, panie ale panie dyrektorze, w tej chwili no, to, to, każde słowo, które mówią pana, czy yy, 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 w realu, no to... Może być traktowana jako kampania wyborcza. No, w pewnym momencie musimy powiedzieć, nie cofajmy no, nie, 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 nie się do, do absurdu. Tylko jeżeli tam były jakieś zastrzeżenia, no, to Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby się do tego ustosunkować. Rzeczywiście się ustosunkowali, bo ktoś doniósł na mnie i Państwowa Komisja Wyborcza nie dopatrzyła się tam elementów kampanii wyborczej czy przedwczesnej przed, kampanii wyborczej. Paweł, I ty, i, Paweł to, Adamowicz, raz. obecny prezydent Gdańska, który startował z poparciem Platformy, ale już w niej nie nie jest, bo e, ma CBA na karku i zarzuty prokuratorskie. E, pochwalił się tym, że ma 36 kąt. Z siedmiu mieszkań zostały mu dwa, bo resztę rozdał. Czy to wszystko nie, nie kładzie się cieniem na platformie? Czy nie przeszkodzi również panu, jeśli by pan zdecydował się kandydować? To mówimy o Pawła Adamowiczu i w tej chwili to pozostawiam jemu obronę swojego dobrego imienia. E, e, no rzeczywiście ta sprawa skończy się w sądzie i to sąd będzie decydował czy tam doszło do jakiejś e, nieprawidłowości I, i na tym e, powstrzymał swój komentarz bo no, na szczęście jeszcze żyjemy w, w państwie prawa i miejmy nadzieję, że sądy potrafią jeszcze orzekać właśnie w, w ramach nasze, obecnie obowiązującego prawa. Pańskim rywalem mógłby być Kacper Płażyński, czyli syn byłego założyciela Platformy i byłego marszałka Sejmu. No i czy to byłby kandydat, z którym łatwiej, trudniej byłoby panu walczyć? Panie redaktorze, ja naprawdę nie chcę chyba kontynuować tego wątku, po, no bo my teraz w tej chwili trochę gdybamy. Już to w takim razie o... Platforma Obywatelska przygotuje, przygotuje program samorządowy i, i do końca roku będziemy znali swoich kandydatów w wyborach właśnie, w razie Pan na no, prezydentów różnych miast. I, pan, i więc to, pan bo... chciałby wystartować na prezydenta Gdańska, tak? Tak, panie redaktorze, ale to powtarzam już od dobrych pięciu lat. Tu się naprawdę niczego, nic nie, nie zmieniło. Deklarowałem to naprawdę dawno temu i powiedziałem... To porozmawiamy o, o czymś z jednym innym. Tylko, że ja powiedziałem, że, że chciałbym wrócić do Gdańska, chciałbym pracować w samorządzie, ale nie deklarowałem, że to ma, muszą być akurat wybory już w przyszłym roku. Mówiłem, że to może być w kolejnych latach. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej i chcę pracować zespołowo. Chcę być członkiem, jestem członkiem drużyny. Y jako taki też. Y Panie pośle, jest pan członkiem, zasad, drużyny, który... jest pan również synem swego słynnego ojca. I takie, no. takie pytanie, które chyba nie tylko mnie się nasuwa, to jest. Czy pan rozmawia czasami z, z ojcem i mówi: Tato, spokój się, no, nie przesadzaj, trochę szkodzisz sobie takimi wypowiedziami jak te, że Kaczyńscy są gorsi od Hitlera? No. Ja prawdopodobnie znam mojego ojca lepiej niż większość ludzi, którzy myślą, że pewnością. znam mojego ojca. I powiem tak. Mój ojciec jest bardzo wybuchowym politykiem. Ja nie będę go nigdy temperował. Wiadomo, że jak spotykam go raz co kilka miesięcy, to staram się nie rozmawiać o polityce, tylko o czymś przyjemniejszym. Czyli nie tłumaczy mu pan, że szkodzi sobie? Tłumaczę mojemu ojcu, żeby się troszeczkę odcinał od niektórych rzeczy, żeby troszeczkę dystansował się od, od bieżącej polityki, żeby się tak przede wszystkim nie emocjonował. Bieżąc, swoje bie... lata. Mhm. Najważniejsze dla mnie to jest jego zdrowie i to, żeby z nami był jak najdłużej. Bieżąca polityka to także temat reparacji, który co chwilę jest podnoszony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Proste pytanie, czy pan opowiada się za tym, by Polska wystąpiła o reparację, czyli odszkodowanie wojenne od Niemiec za II wojnę światową? Powiedzmy sobie szczerze, to, co w tej chwili robi Pis w sprawie tych reparacji to jest tylko i wyłącznie na potrzeby naszej wewnętrznej polityki. Bo jeżeli podchodziliby do tego poważnie, to by przedstawili już konkretne analizy prawne, już wystosowaliby odpowiednie noty dyplomatyczne do Berlina i wszędzie tam, gdzie to jest konieczne, tymczasem. No ale analizy to prawne nie miało już powstają, tak, więc, a więc być jest... może nota zaraz popłynie. Mówił o tym minister spraw zagranicznych. Pytanie nie jest w tej chwili takie, czy pan popiera jakieś Konkretny projekt u, u, uchwały czy stanowiska polskiego rządu. Tylko, czy pan popiera generalnie ideę, by Polska występowała o reparacje wojenne? Generalnie uważam, że w tej chwili to nie ma sensu, żeby to. Yy... Rozpoczynać tę debatę. Ja rozumiem, że nie jeżeli, 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 mówimy, jeżeli mówimy o reparacjach, no to zastanowimy się za chwilę nad trwałością naszej zewnętrznej, naszej zachodniej granicy. No to wtedy możemy się zastanawiać nad, nad tym, gdzie powinna być nasza wschodnia granica. To otwieramy taką puszkę to Pandory, że ktoś naprawdę nieprzemyślanie. Puszkę Pandory, porozmawiajmy o czymś, o czym, co na pewno interesuje wszystkich. Lech Gdańsk po dziewięciu meczach jest dwunasta w tabeli ekstraklasy, a Arka Gdynia. Jest na miejscu dziesiątym. Przecież na w, w, w trójmieście jakaś wojna. W ogóle nie mogę w to uwierzyć, że po raz pierwszy od wielu lat arka jest nad naszą kochaną lechiką. Ale ja powiem tak, to jest taka miłość naprawdę nieodzajemniona, bo tak kochamy nasz, naszych biało zielonych a, a oni tak no, co sezon nas, nas zawodzą. Także jeśli, jeśli mogę coś oglądać, to może włączę sobie czasami sumo bardziej niż. niż Jarosław naszych, Wałęsa tak, wodzi sumo niż piłkę nożną. I to jest deklaracja dnia. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. <laughs> Wszystko Kłaniam się, dobrego. nisko do widzenia.